Siema, właśnie się zrespiłem. Trochę nie nagrywałem, no nie powiem, bo chyba ostatnio wrzucałem jakoś we wtorek pewnie. Chyba coś takiego. I no sporo poczyniłem, że tak powiem, postępów zarówno w levelu, jak i w zarobku, ogólnie w tej grze. I zaraz wam wszystko opowiem. Tylko pójdę sobie odebrać jeden kamyczek, jak mam 30, będę miał 30 tych kamyczków heroicznych, to będziemy mogli sobie to wymienić na jakieś skrzynki chyba z przedmiotami, które są tak jak za walutę eventową, tak? Chyba z poprzedniego eventu. Ten ekwipunek, który teraz mam, to i tak nie jest najgorszy, bo bywało gorzej. Była taka sytuacja, że chodziłem sobie ze zbroją zwykłą na 81 level. I poszedłem sobie tak do zbrojowni Andarum, bo są tylko waliki całe, nie? Z nich latają tam heroiczne zbroje, czyli właśnie ta, która jest tutaj. I latają też unikatowe. Ja sobie myślę, a dobra, pójdę tam, może wylotam sobie właśnie unikatową, tak? No i właśnie ja zdobyłem hero. Więc fajnie, na pewno, bo mi się przyda. Chciałem sobie kupić też tarczę na 8.3 ze zbrojmistrza, ale typ 115M, więc ja mu mówię, żeby się walił na tyce. A jak chciałem się dogadać ogólnie z typem, bo wystawił to za 15M na aukcję, mówię, ej, to może sprzedaj mi to taniej, bo jeśli będę kupował to przez aukcję, to i tak będę, nie dostaniesz 15M, tylko dostaniesz o 10% mniej. To nie, 15M i chuj. Rozkręciłem mały biznes, powiedzmy. Zobaczę, czy coś jest ogólnie na ten. Na aukcji. No to mam. Półtora ręka z Mortena teraz wyszła. Znaczy, wiecie, nie było wcześniej czegoś takiego, bo nie wiem, czy w ogóle była, czy to była dwuręka, czy... Nie wiem. W każdym razie jest teraz półtoraręczną. Jest taka broń, która jest półtoraręczną na 8.8 z Mortena. Wojownik. Nic. Dosłownie. Pusto. Chodzę sobie z kapturem na 50 level. Ale zaraz wam pokażę, że mam też trochę innych przedmiotów. A mianowicie, no jeden. O, jeszcze zaraz zbroję zakładam. O, to też spoko. To zobaczymy w ogóle, coś mi się bardziej opłaca. Chyba nic więcej nie mam. No ale dobra, te buty mogę sobie, kupiłem je za, nie wiem, jakąś tam kwotę. Nie pamiętam już ile. Chodzi mi o to, że liczyłem sobie coś takiego. Bo też, bo później też wam powiem o questach, tak? Bo też warto robić questy na tym Margonem Combius. To co mi mówiliście, też się dowiedziałem. Byłem coś takiego, że ekspiłem sobie na RM, tak? I patrzę, że za przejście ogólnie tego wszystkiego, łącznie z tymi minichami niebieskimi, jak i tymi nieumarłymi, dostawałem ileś tam expa, tak? I sobie pomyślałem, ile dostaję za loty, bo powiem wam, że za loty na tym świecie zwykłe, za zwykłe przedmioty dostajecie one mają wartość 10 razy mniejszą jak na margonem.pl, więc jeśli w przyszłości będę expić na jakiejś sekcji i tak dalej, to dostanę 10 razy mniej wartości, bo po prostu mają mniejszą wartość, tak? Nie mówię tutaj o przedmiotach unikatowych czy heroicznych, ale taka na przykład szata na 82 level zwykła, no ma 10 razy mniejszą wartość, więc jak na razie może tego się nie odczuwa, że się nie zarabia na tych pieniądzach, znaczy na tych przedmiotach, ale na wyższym levelu ponoć no nie jest to takie zbyt fajne. Chodzi mi o to, że bo pomyślałem sobie, że no na tych zwyklakach nie zarobię, tak? Za przejście tego wszystkiej, tej całej krypty, tego całego RM-u, tak? Dostawałem wartość, jeśli chodzi o pieniądze, dostawałem wartość jednego zboju, czyli właśnie trzech zbojów. Wiecie, jeśli raz lotny zbój, to mam trzy użycia. I to była taka właśnie wartość, że dostawałem chyba ze 120k 110, tak? Jeśli pójdę sobie i zdobędę chociaż jeden taki zbój, czyli trzy użycia, to mam powiedzmy 120k, więc uznałem, że wolę sobie polotać dużo tych zbojów. Wystawiać je nawet po może trochę zaniżonej cenie. Robiłem tak, że wystawiałem jeden zbój za 333k, drugi za 322 i tak 310 czy za 300. Trochę osób to kupuje, bo wierzcie mi, że miałem więcej tych zbojów i połowa gdzieś już zeszła, tak? Ja też nie uważam, że ktoś mi kupi od razu te zboje wszystkie, tak? Ale może to być zarobek i z tego wszystkiego mogę sobie jakieś 10M zarobić, gdzie zarobiłbym mniej dużo. Bo jak patrzyłem sobie, że właśnie na bo chodziłem na bibliotece Andarum, tak? Że na bibliotece Andarum zarabiam
6 razy więcej niż jakbym expił na RM-ie i wszystkie przedmioty musiałbym oczywiście też sprzedawać od razu. Więc spoko sprawa. Pokażę wam jeszcze taką pewną rzecz, że zauważyłem, że tutaj bardzo opłaca się expić na questach, tak? Znaczy, nie chodzi mi o to, że... Znaczy, nawet same questy robi to też nieźle. Wiele osób mnie do tego też przekonywało, bo tutaj bonusy są fajne za to, że jesteście w klanie, tak? Że tutaj są bardzo fajne bonusy do expa. Tutaj macie takie NPC na przykład w płaskowyżu Arpan, u którego robiłem już sporo questów. On ma questy na Algule i to są takie questy, zabij najpierw 10 Algulini i dostajesz za te 10 Algulini. To nie jest jakiś quest, że musisz zabić tych i tych, tylko to są pojedyncze questy. Pierwszy masz zabić łuczników, drugi masz zabić to już magów, w kolejnym coś tam innego. Więc tak to wygląda. No i co, można sobie przejść, a zobaczycie ile jak expa dostanę za... O, weźmy sobie może ten tracking i też później wam pokażę, gdzie jeszcze są takie miejsca. Tutaj są questy dzienne, z tego co wiem, właśnie na te kamyczki, te inne. Gdzie to właśnie było? O. I teraz mam zabić łuczników. Później będę musiał zabijać jeszcze coś innego i uwierzcie mi, że możecie sobie pomyśleć, a ile możesz ty dostać expa za zabicie 6 szkieletów. No to zaraz wam pokażę, ile mogę dostać expa za zabicie 6 szkieletów, bo to nie jest mało. Ustawiłem sobie też klawiaturkę eliksirów, ale teraz mi zabrakło trochę miksturek i z tego też korzystam. Ale nawet robię questy na 60 levele, bo na przykład... Później wam pokażę, o co mi chodzi. Bo tak ciężko, nie chcę... Wolałbym wam to pokazać, powiedzmy, na żywym przykładzie, tak? Dobra, tutaj zabijamy sobie parę i tak dalej. Teraz już bardzo mi się nie opłaca expić na tych algulach, nie? Wolę sobie iść... Właśnie na miśkach też expię. Ale też troszeczkę ludzi tam chodzi. No nie powiem, że miałem taki dzień, że w przeciągu chyba 2 godzin zabiło mnie... Padłem 7 razy. I to zarówno, że ktoś mnie zabił, że sam padłem, bo byłem głupi. Więc jak widzicie, o i mamy 8-9 level, fajnie, spoko. Ile tam było expa, bo już nie pamiętam, nie wiem. Siła. O i mamy kolejnego questa, tak? O, teraz dostaniemy hełm, który jest chujowy wprawdzie. Ale dostaniemy. 992k expa? To jest dużo. Sporo. Tak za te questy dostaje się mniej więcej 40%. I co ja mam tu zabijać? I takie questy się robi i fajnie, i szybko, i ten level, no, że tak powiem, zapierdziela, tak? Gdzie tu jest? Track. O. 10 szkieletów królów. Przepraszam, jakich królów? Kurwa, tych. Rycerzy. Szkielet rycerza. I tak... Pytanie ogólnie, gdzie możemy się dowiedzieć, jakie questy robić, tak? Bo nie ma, bo jest niby sobie, bo wiecie, tutaj forum też inaczej działa. Na przykład takich solucji questa to nie ujrzycie, wszystko macie na trackingu, ale też niekoniecznie wszystko macie na tym śledzeniu, na tej strzałce, bo są rzeczy, które się trzeba domyślać. I też, no powiedzmy, też znajomość angielskiego tutaj też jest potrzebna. Albo też znajomość ogólnie, no nie wiem, tam wszystkiego. Tutaj sporo rzeczy jest pozmienianych. Wiecie, jak się dziwiłem ostatnio, bo nawet nie zwracam na to uwagi. Ale wiecie, że normalnie możecie się teleportować pomiędzy Itan a Mytar, pomiędzy Mytar a każdym miastem. W Morgonem PR zostało to uwarunkowane w ten sposób, że jest słaba ogólnie wizja astralna czy coś takiego, kurwa, na tych bagnach, tak? I nie ma teleportów. Musicie sobie kamień kupić albo musicie z buta pokurwiać. A tutaj normalnie się teleportujecie. Fajnie, co? Albo jak są te... Tam koncentrator widzieliście, że na trupiej przyłęczy jest troszeczkę wyżej. Dlaczego? Bo nie ma tego questa, że musicie na ten klip się wspinać, tak? I dlatego... Jeju, wszystko sobie powybijałem. I tak samo jak macie Tuzal, to też nie teleportujecie się przy tym... Avnitel jeszcze chyba, nie wiem jak to jest. Nie wiem, a nie, to chyba typ jest. Ale w Tuzal na przykład też nie teleportujecie się przez tą fontannę, tylko teleportujecie się u typa, który jest tak w połowie mapy. Więc też nie musi. Więc nawet jeśli sobie biegniecie skrycić z tego przejścia, to macie bliżej. Ja tak robiłem. Wczoraj zrobiłem sobie przelew i do dzisiaj mi nie doszło. Bo chciałem sobie kupić kamień do Itan, ale kurwa, do dzisiaj nie doszło, nie wiem. Gdzie są moje pieniądze, kurwa? Wszystko dobrze wyszło.
Ponoć właśnie może to dzień iść. Do jednego dnia roboczego. A wczoraj nie był roboczy dzień. A no tak. Dzisiaj niedziela jest. A wczoraj jest sobota. Dobra, głupi jestem. Dobra, zrobimy tego questa. I w sumie chyba żadnego jeszcze już tutaj nie będę miał na tym płaskowyżu. Ale chcę iść w inne miejsce, żeby też wam pokazać, że to nie tylko tutaj na tym płaskowyżu możemy sobie te algule zabijać i tak dalej, i tak dalej. Dużo questów jest takich właśnie tutaj liniowych, że przynieś to, zabij to. 90 już biłem? Albo ja dostałem więcej expa, nie dostałem 900. 900 to pokazuje normalnie, ale chyba z bonusem to jest dwa razy tyle. Nie zwróciłem uwagi, jak coś to tam wiecie. Ale dużo dostałem, no patrzcie, cały level biłem. Z 60%, nie? No to chyba trochę więcej. Nie pamiętam, już głupi jestem. A, o przyzwyczajenie, że tędy się idzie. No nie. Dobra. Co ja miałem zrobić? A, buty miałem założyć tu już wcześniej. Pierścień też mogę założyć. No chyba tego hełmu nie będę zakładał, no. Nie wiem. Tak średnio mnie przekonuje. Dobra. Idźmy sprzedać sobie przedmioty. Też sobie dodatek zainstalowałem, ale to już chyba wcześniej widzieliście, że automatycznie sprzedaję sobie te wszystkie przedmioty. Wiecie co? Tak jak ogólnie ekspiem na koboldach i chyba wam pokazywałem, że jest taki szkielecik, tak? Z którego latają te różne kamienie. Kamienie Warriora, tam Paladyna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jak ja sobie ekspiłem na Eremie, czy ekspiłem sobie na Andarą, to też mi taka elitka wyskakiwała. Mogłem sobie ją zabić, to mam więcej ogólnie kamieni paladyna jak wojownika, ale to szczegół. No tak mi wypada. Dobra. I pójdziemy sobie właśnie w to miejsce, co mówiłem. Czy ja sprzedałem wszystkie zwoje do Andarum? Jestem głupi. Jestem kurwa głupi. Wszystko wystawiłem, ja pierdolę. Zaraz pójdę do miasta. Dobra, w sumie to mogę gadać. I no jak sami widzieliście, zaczynaliśmy nagrywać. 10 minut temu chyba, tak? I miałem 88. Teraz mam 90. No to dwa levele można o taką wbić. I to nie jest tylko na tym przedziale levelowym, ale na każdym. Dosłownie można sobie te questy napierdalać. Nawet jeśli chodzicie w zwyklakach, tak jak ja chodziłem w zwyklakach, to też tych questów jest naprawdę zbyt dużo. Sporo. Jest co level chyba quest. A nie ma tutaj zakonu równowagi, z tego co wiem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż... Nie wiem. Wydaje mi się, że jakiś typ ogólnie pisał do mnie, że robi zakon. Nawet nie wiem, jak zacząć ten zakon. Dobra, i patrzcie, tutaj macie tego typka, nie? Który teleportuje. Dobra, pójdźmy sobie do Karkahan. Pójdę do depozytu na chwilę i... A nie, jeszcze muszę sobie właśnie... O, tutaj jakieś przedmioty sobie wystawiałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na 110 level mogę sobie miecz zrobić właśnie, ten ulepszyć na 50, tak? Bo można go ulepszać za kamyki. Jak to dokładnie jest, to też nie jestem jakąś alfą i omegą i też nie wiem zbyt dużo. O, tutaj wystawiłem trochę 8 użyć. Dobra, schowam przedmioty. Właśnie na pewno problem mam z tym. A, i nie wiem czy zauważyliście, ja już się przyzwyczaiłem do tego, ściągnąłem sobie stary ogólnie Margonem, tak? Ten cały interfejs. Więc możecie mi powiedzieć, który właśnie bardziej wam podchodzi, który bardziej byście chcieli widzieć. Mi osobiście te starsze bardziej podchodzi. Musiałem zainstalować takie pewne wtyczki. Jak będziecie chcieli wiedzieć ogólnie, jak to zrobiłem, to mogę wam pokazać. Dobra, to out. To wszystko tak. I co? I chyba tyle. Mam jedną zakładkę. Dobra, Andarum. Jeden quest już zrobiłem. Kurwa, czemu mi się nie moduje ta gra? Też nie działałeś internet? Nie używam internetu. A. Ty w Familiadę grasz? Ale nie czaję tego, czemu mi kurwa nie działa ta jebana gra. A to jest wina Margonem, a nie moja. Bo mi wszystko działa. Czemu mi to nie działa? Nie wiem, zaraz... Czajcie, że właśnie w chwili, kiedy zacząłem o tym gadać, o tym wszystkim,
To mi kurwa padło. Padły mi te wtyczki. Naprawdę, nie mogę tego używać. Nie wiem, co się dzieje, potem jeszcze sprawdzę. Więc no, teraz macie nowy interfejs, więc macie też porównanie. Chodzi o to, że są NPC-ty, które są w zapomnianym szlaku. Tutaj sobie zrobię od razu questa, no, na mniejszy level, też nie dostanę jakoś dużo expa, tyle co powinien dostawać na moim levelu. Ale też przy okazji sobie robię, ze względu na to, że na zapomnianym szlaku są questy na 70, 80 level, jak i są questy na... No tutaj też przy okazji no, jest drugi NPC, to robię sobie to wszystko. Giant Bone, Giant Skull, czy... A, to tarczy nie. No właśnie tutaj latają z tych giantów, czyli olbrzymów. No przedmioty, których chyba nie ma tego w PL. Nie wiem, może jest, może nie. Powiem, że kiedyś chciałem właśnie tą tarczę mieć, jak tutaj grałem. Ale obramówek też nie mam teraz. Jeju, czemu mi tak nie działa? Już się tak przyzwyczaiłem do tego starego, że ciężko jest mi. Nie wiem, może sprawdzę, bo musiałem to wyłączyć. Działa! Super. Super. Dużo, dużo lepiej mi się. Obramówki mam, dodatki są, mam pozgrywane. Tylko jest ogólnie też taki jeden mankament, że musicie pisać w ten sposób, jak slash G, to jest do klanu, piszecie elo, bo jak napiszecie z K, to nie, bo to jest wersja com i tutaj macie nie, jak nie K jak klan, tylko macie jak guild. I tak samo macie dla grupy, nie macie slash G, tylko macie slash P odparty. O, i ktoś w ogóle jest. A właśnie, miałem z nich polotać coś. A ja jestem głupi i zapomniałem. No expa z nich nie dostanę, ale chodzi mi o to, że wiecie, to jest taki mały quest, że mam trzy rzeczy przynieść, tak? Ale zobaczycie, że przynajmniej zawsze coś expa dostanę. Zaraz się okaże, że ja nie zdobędę tego wszystkiego. O! Mamy już dwa. I jeszcze co miałem? Ząb. Ząb jeszcze miał być. A widzicie, tam było przedmiot zniszczony, tą pałkę całą zniszczyłem. A widocznie to są przedmioty do questu i ich nie niszczę. Właśnie, no dosyć mnie to irytowało, że ten NPC, który jest od Andarum, bo tam są dwóch NPC-ów. Jeden jest od tych orłów, maczego ręki, boże, tych olbrzymów, a drugi jest właśnie od Andarum. I także muszę zasuwać aż do zapomnianego szlaku, wolałbym mieć to gdzieś tak pod samą świątynią, to by było dla mnie najlepsze. Ojeju. No dużo tych... Wcześniej miałem te zęby z nich. Teraz nie mogę ich zdobywać. Miało być szybko i sprawnie. O. Super. Mam też dodatek, który mi pokazuje od razu wartość u Roana, u Tuni, u Irwina i u tego Kowala z Tuzmer. Co gdzie najlepiej sprzedać, więc spoko sprawa, nie? Bo każdy NPC... No nie, jest tak, że każdy NPC daje pewien procent ogólnie wartości, tak? Nie zawsze ten, który daje najwięcej, jest najlepszy, dlatego że nie każdy kupuje wszystko. Na przykład Tunia to ci kupi wszystko, ten Kendall to ci kupi jakieś bronie, tak? Zbroje, opancerzenie. Więc nie każdy chce wszystko, że tak powiem. Irwin też dużo daje właśnie, ten elf. Przemytnik z Intel. Dobra, i jeden NPC, który jest Darkin, nie, jak on się nazywał, Drakiem chyba, tak? Tak się nazywali. Jest tutaj, on jest właśnie od tych orłów. I ile dostaniemy? Mamy 2,85. Dostaliśmy 400. Za quest, który jest na, nie wiem, na 60 level pewnie. Więc no zawsze coś, tak? I tak musiałem przejść, więc dlaczego sobie nie zdobyć trochę expa? On w ogóle tutaj coś sprzedaje, ale ja nie wiem, o co chodzi, bo mi nic nie sprzedaje. Oj, dostaliśmy 1M. Za zabicie chyba 12 mnichów. O, i teraz klucz do Andarum mamy przynieść. Wiecie co? Nie wiem, czy nie najlepiej będzie... O, właśnie. O.
Aha, ja miałem mu pokazać to tylko, bo ja myślałem sobie, żeby wiecie, jak będzie najlepiej. Żeby po prostu dać mu już od razu te klucze. Myślałem, że on je zabierze i sobie lotnąć je. No widzicie? I kolejny quest. Co to jest? Aha, duchowy przywoływacz? Nie wiem, co to jest Reaper. To zabójca chyba jakiś taki. No, wiem, o których chodzi. No i właśnie, ja sobie tak biegam, XP i tak dalej. A, jeśli byście byli ciekawi, to albo możecie sobie na forum poszukać ogólnie, gdzie są questy i kto je zleca. Potem już sami dojdziecie z tego śledzenia, tak? Powinniście, jak zrobić ten quest, co zabić i tak dalej. I jeśli nie chcecie na forum, to polecam wam iść sobie do billboardu, do biuletynu w mieście i macie też to rozpisane. Z początku nie byłem do tego przekonany, że mam chodzić specjalnie do miasta, żeby to sprawdzić, ale to macie rozpisane wszystko, bo te na forum niekoniecznie są aktualizowane, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, wiecie, to ja myślę, że będę kończył nagrywanie, ja to zrenderuję, żeby jeszcze to wrzucić dzisiaj, więc siema.